serdecznie tym razem w roli innej niż zwykła niestety. I chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o Bogusie. To jest taka biblioteka do... Prawdopodobnie nie chcesz stać tak nie chcesz. Ale tak, więc opowiem wam o bibliotece, która w interesujący sposób podchodzi do testowania i mam nadzieję, że przekonam was, że jest to coś, czym warto się pobawić, nawet jeżeli niekoniecznie się do tego przekonać. Ja się nazywam Piotrek, pracuję na Politechnice Warszawskiej Prebase, którą bardzo dziękuję za sponsorowanie dzisiejszego druga. I jeszcze jest taka kwestia, że is there anyone who would prefer for me to give this in English? Because no. Więc niestety zdarzało się, że przychodziły niespodziewanie osoby, które nie były polskojęzyczne. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mówi po polsku i ma przejście po angielsku, więc tym razem ja jestem tą osobą. Jeżeli komuś to bardzo przeszkadza, to bardzo przepraszam. Chciałem wam właśnie opowiedzieć, co Bogus robi inaczej, jeśli chodzi o testowanie. Jeżeli chodzi o rodzaje testowania, no to tyle jest w zasadzie różnych sposobów pocięcia tematu testowania, ile zazwyczaj osób, które o tym opowiadają, ale mniej więcej takie najbardziej zgrubne sposoby to jest testowanie end-to-end, czyli odpalamy na przykład w przypadku aplikacji przeglądarkę, ona sobie tam, coś sobie po niej klika, coś tam się dzieje, sprawdzamy, czy stało się to, co się miało stać. Testowanie integracyjne, które sprawdza, czy dwa kawałki są mniej więcej ze sobą dobrze powiązane, ale sprawdza je dwa, trzy kawałki w pewnej izolacji od reszty systemu. Na przykład nie przechodzimy przez ekran logowania, tylko zakładamy, że mamy zalogowanego użytkownika i że on coś tam zrobił. Sprawdzamy na przykład, czy w bazie coś się stało, a nie sprawdzamy, czy mu się wyświetliło to, co trzeba. No i testowanie jednostkowe, czyli mamy dobrze zaizolowany jeden element, który sobie testujemy w całkowitym oderwaniu od reszty systemu. Jeśli chodzi o prędkość testów, no to testowanie end-to-end jest potwornie wolne i wiadomo, że zazwyczaj nie robi się go lokalnie, po każdej zmianie. Zazwyczaj, jak jesteśmy przyzwoici, to przed wypchnięciem zmian, jak trochę mniej, to czekamy, aż serwer CI wybuchnie i dostaniemy jakąś informację na temat. Albo crowdsourcujemy nasze testowanie. Albo crowdsourcujemy, tak. Mamy na przykład wielu użytkowników naszej aplikacji i wiadomo, że ktoś prędzej czy później znajdzie błąd. Testy integracyjne są szybsze. Moim zdaniem są nadal dosyć często zbyt wolne, żeby mieć taki bardzo szybki feedback loop, czyli bardzo szybko odpowiedź, czy czegoś żeśmy nie zepsuli właśnie tą zmianą, którą teraz zrobiliśmy. Fajnie, jak są wystarczająco szybkie, żebyśmy te informacje mieli odpowiednio wcześnie. Natomiast testy jednostkowe są bardzo szybkie, jeżeli poprawnie używamy lokowania i stabowania. W pewnym sensie lokowanie i stabowanie, czyli podmienianie tych elementów, z którymi dana kawałek gada, jest jednym z warunków, żeby robić testowanie jednostkowe. Natomiast jeśli chodzi o szybkość, to testowanie jednostkowe jest zdecydowanie najszybsze. Nie dlatego robimy testowanie jednostkowe, że ono jest szybkie, natomiast jest to bardzo miły efekt uboczny. Nie po to robimy testowanie jednostkowe, że to jest szybkie, tylko dlatego, żeby móc napisać zestaw testów dla elementów całkowitej izolacji i ewentualnie taki element potem podmienić, nie zastanawiając się przesadnie nad jakimiś... Znaczy nie mając testów, które wymagają do podmienionego elementu całej reszty. Dobra. TDD, czyli tutaj znów w definicji, co jest TDD, co jest BDD, czy tam jest development, czy tam jest design, czy one się różnią, nie będę wchodził w szczegóły. Ogólnie idea jest taka, że piszemy testy, potem piszemy kod taki, który spełnia te testy. Dzięki temu mamy, po pierwsze, mniej więcej wiemy, że nasze testy pokrywają istotne części kodu. Po drugie, dobrze zrobione TDD bardzo ładnie nas prowadzi za rękę, jakie elementy są nam potrzebne. Trudno je zacząć, ale jest całkiem przyjemne dla części osób. Część osób tego bardzo nie lubi i to też jest zupełnie w porządku. Sprawia, że zastanawiamy się, co faktycznie jest potrzebne, szczególnie jeśli robimy je od góry. Pokazuje, czego nam brakuje i w tym na przykład Bogus jest bardzo fajny. I z definicji takie robione od góry wymaga jakichś moków i stawów, czyli czegoś, co no niestety czeka jakieś świetne pomysły. Jak jest po polsku ten stawus? Bo to było moje... Dobrze, to było prywatne.
Rozumiem. Tak, dobrze. No więc jakieś takie zamienniki, te rzeczy, którymi zamieniamy, w szczególności te fragmenty, które jeszcze nie mamy napisane, jeżeli piszemy coś pod górę. Jeśli chodzi o moje osobiste przekonania, testy end-to-end są potwornie wolne i są potwornie nudne i nigdy się nie chce na nie czekać, bo się trochę traci kontekst. Teksty integracyjne, one są o tyle niesympatyczne do pisania, że to jest jeden z tych rodzajów testów, które piszemy i w zasadzie wiemy, że to powinno zadziałać. Jeżeli nie spieprzyliśmy powiązania między elementami, które napisaliśmy, to te testy zadziałają, więc to jest ten problem, który mam na przykład z pisaniem testów po napisaniu kodu, że mam kod, wiem, że on działa i piszę testy, które to udowadniają, więc wydaje mi się wtedy zazwyczaj, że trochę mniej mi się chce pisać te testy. Natomiast jednostkowe są bardzo fajne. Problem jest taki, że jeżeli za bardzo używamy mogów i stubów, albo używamy ich nie najlepiej, to są z tym pewne problemy, o których zaraz powiem. I ogólnie, jeżeli używamy tylko na przykład testowania jednostkowego, to jest bardzo ryzykowne, dlatego że możemy mieć 3000 testów, które przechodzą i aplikacje, które nie wstają. Natomiast Bogus w pewien sposób i w pewnej części pomaga troszeczkę ten strach przed ciężkim właśnie mokowaniem i stabowaniem zniwelować. Więc szybko jeszcze przypomnę dwa podstawowe rodzaje właśnie testabus. To są staby, czyli te rzeczy, którymi zamieniamy, z naszego obiektu wychodzą jakieś wiadomości do innych obiektów. Jeżeli to są wiadomości typu query, czyli pytania, które, na które tamten obiekt ma odpowiedzieć, ale to nie ma zmieniać stanu świata, no to do tego możemy używać stubów. One są do metod, które nie powinny mieć efektów ubocznych i to, co jest istotne, to jest to, co zwraca. Tak, czyli zamiast żywego obiektu, którego w szczególności na przykład jeszcze nie mamy, bo piszemy coś od góry, bierzemy sobie jakiegoś takiego taki udający obiekt, na którym coś tam jest właśnie zastabowane i to zwraca tą wartość, która nas interesuje. Natomiast jeśli chodzi o moki, tu jest odwrotnie. One służą do zastępowania wiadomości, które wysyłamy, które mają zmienić stan świata, natomiast nie jest istotne to, co zwracają. To nie zawsze działa, nie zawsze udaje nam się pisać rzeczy, które mają tylko, że wszystkie metody albo coś zwracają i nic nie zmieniają, albo coś modyfikują i nic nie zwracają, dlatego że jeżeli mamy na przykład stos i mamy metodę, która bierze górny element ze stosu, to ona i modyfikuje stos i zwraca nam ten element. Tak? Taki kanoniczny przykład. Ale o ile nam się udaje rozdzielić metody, tak zwane comment query separation, czyli rozdzielić metody na te pytające i te modyfikujące, to wtedy staby i moki są używane jeden do jednego właśnie w tych przypadkach i to, co tu jest istotne, to są efekty uboczne. Jaki jest problem z ogólnie tym, że mamy test jednostkowy, w którym wszystkie inne rzeczy, całą resztę świata temu testowi podmieniamy właśnie za pomocą testów, temu obiektowi? No, na początku, jeżeli robimy projektowanie takie od góry, no to potrzebujemy, no bo na początku zaczynamy, nie wiem, chcemy mieć aplikację, która cokolwiek robi, no to chcemy, jeżeli chcemy ją zrobić od strony w ogóle użytkownika, to jest o tyle sympatyczne, że okazuje się, że zupełnie inaczej tę aplikację często się pisze, jeżeli najpierw wiemy, co ma robić, a potem dorabiamy te rzeczy, których brakuje, niż wydaje nam się, że tam na samym dole to będą potrzebne takie 10 obiektów, które będą musiały tak ze sobą działać. No i potem nadbudowanie tej góry nad to sprawia, że różnie bywa. Więc musimy tego używać, jeżeli robimy takie testowanie czy projektowanie aplikacji od góry. Natomiast problem jest taki, że jeżeli my zmodyfikujemy coś, co żeśmy sobie zastabowali albo zamokowali w teście, to ten mod nadal się będzie zachowywał i ten stab będzie się tak zachowywał, jak napisaliśmy w teście. Nawet jeżeli ten obiekt, który on udaje, już tak nie działa. Czyli jeżeli są jakiekolwiek zmiany w tym obiekcie, które są niekompatybilne wstecz, no to tamte testy będą dalej radośnie przechodzić, dlatego że staby i moki nadal są niezmienione. To sprawia, że najpierw, jeżeli nie wiemy o tym, albo nie mamy poczucia, że to jest ryzykowne, to mamy fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Mamy właśnie 300 testów jednostkowych, a potem się okazuje, że niestety aplikacja nie działa do końca tak, jak powinna. Po czym, gdy już się wgryzamy i orientujemy się, czemu tak nie działa, no to się nagle tracimy całe zaufanie do testów, które pracowicie sobie budowaliśmy, że mamy testy i możemy w miarę bezpiecznie robić sobie zmiany, bo testy nam powiedzą, kiedy się wysypią. Tak? Jeżeli testy są tylko jednostkowe i są mocno zastabowane, zamokowane, no to mogą się właśnie nie wysypać. Więc jak to jest rozwiązane? No albo właśnie robimy testy integracyjne, które są powolne,
Ja nie jestem wielkim fanem ich pisania i trudno, żeby wszystkie interakcje testowały, albo testy end-to-end, które są rząd albo dwa wielkości bardziej powolne i na pewno nie przetestują nam wszystkich ścieżek w kodzie. No, jakby problem wydaje się nierozwiązywalny, gdyby chociaż te staby i moki w miarę śledziły, czy ten obiekt, który one stabują i mokują, przypadkiem się nie zmienił. No i właśnie do tego służy pokus. Teraz będzie trochę mniej machania rękami, trochę więcej pokazywania kodu. Załóżmy, że mamy jakieś dwa proste obiekty, osoba i adres. Strakty lubią się świetnie wyglądają. I napiszmy sobie test, który będzie nam opisywał obiekt typu koperta, czy dokładnie adres na kopercie. Bierzemy sobie... To będzie w mini teście, bo tak mi było najprościej, nie dobrze można to robić w SPK-u czy w jakimkolwiek innej bibliotece do testowania. Chcemy mieć obiekt envelope, ona ma mieć metodę formatted, która zwraca sformatowany adres, który dla osoby typu, i tutaj nie wiem jak wiele z was jest w temacie różnych tłumaczeń w Walce Chrystieni, ale w tłumaczeniu Łozińskiego jest to Bilbo Bagosz z Bagoszna i właśnie tym adresem jest Bagoszno Hobbitów Włości. Więc jeżeli mamy takie dwa obiekty, chcielibyśmy, żeby nasz obiekt envelope na metodę format odpowiadał czymś takim, to jest hirdo, który jest tak jest najprościej, no to wtedy tworzymy sobie jakiś tam nową envelope, przekazujemy mu tę osobę jeden adres i mówimy, że metoda formatet ma to zwrócić, a ponieważ generalnie ten hirdok, żeby dało się go przyjemnie czytać, bo testy niestety dosyć często się czyta i dobrze, żeby wtedy były w miarę czytane. Hirdok jest wcięty, więc sobie skasujmy te 8 spacji, które są wcięte z lewej strony. No więc chcielibyśmy coś takiego mieć. Zapisaliśmy to, to jest test integracyjny, integrujemy się bezpośrednio z osobą i z adresem. Odpalamy, nie mamy w ogóle tej klasy. Tak, robimy sobie klasę, odpalamy, nie mamy konstruktora. Tak, konstruktor ma nie te argumenty, które powinny. No to robimy sobie konstruktor, Ruby 2.0, motami mamy bardzo sympatycznie wyglądają, nie trzeba się przanić z tym option z haszem, z którego ktoś tam się próbuje. Odpalamy, nie ma metody formaty, dopisujemy ją sobie, odpalamy. Pierwszy przejmujący test miało być prodowanie z bagiem Hobbitą, dostaliśmy linii. Tak, no więc na pałę wpisujemy sobie tutaj prodowanie z bagiem Hobbitą. Doskonale mamy zielony test, który przeszedł. Jeżeli użyliśmy faktycznie mini test price, to jest takie tęczowe, jest napisane fabulous. To wszystko jest w standardowej bibliotece, żeby nie było. Nie wykorzystałem na razie żadnego gena. No i mamy coś takiego. To jest fantastyczny obiekt, który zwraca nam fantastycznie sformatowaną kopertę kompletnie bez względu na to, do kogo wysyłamy i pod jaki adres. Zawsze to pójdzie do Froda Bagosza. Natomiast to jest moment, w którym mamy już zielony test, możemy zacząć tutaj grzebać. Pewnie chcielibyśmy zrobić coś takiego, że tam jest imię, nazwisko, ulica, miasto i kraj. Jakkolwiek byśmy sobie to nie zdefiniowali, no więc musimy sobie skądś to wyciągnąć, pewnie z tej osoby i z tego adresu. Jeżeli sobie tutaj jeszcze dorobimy takie delegator, co też jest w bibliotece standardowej, no to te metody są już na obiekcie koperta. Odpalamy nasz test integracyjny, świetnie, wszystko przeszło. No dobra, to teraz to zastubujmy. Zastubujmy. Tutaj tylko bardzo szybka uwaga poboczna. Jeżeli macie tak zwane value objects, czyli takie obiekty, które reprezentują tylko dane, bardzo często nie ma sensu ich stabować. To znaczy to jest coś, co zazwyczaj nie jest kosztowne do stworzenia, to są zazwyczaj właśnie proste obiekty. Ja je tutaj użyłem, ponieważ one nie są istotne. Ten przykład najprościej było w ten sposób pokazać. Natomiast ogólnie pamiętajcie, że tak zwany value object bardzo często nie warto stabować. Natomiast ja tutaj zastabuję, żeby pokazać, w czym jest problem. Więc mamy sobie nasz wspaniały. Czy ktoś ma pomysł, jak jest najprostszy obiekt, który mógłby robić zastawa jakiegoś innego obiektu? Taki, żeby... OpenStruct, doskonale. Robimy sobie OpenStruct, robimy naszą metodę stab. Tutaj niestety trochę sypie się kolorowanie składni, natomiast jak najbardziej jest to poprawny Ruby. I mamy naszego staba, podmieniamy Frodo i Bagend na staba, który ma first name, last name, Bagend ma jakieś tam kawałki. Mamy coś takiego,
odpalamy nasz test, jest fantastycznie, przechodzi. Teraz jesteśmy, już mamy kolaborantów naszej koperty, pięknie zastawowanych. Gdyby na przykład tworzenie nowej osoby nie było tak proste, że tworzymy po prostu strakta, tego na przykład wymagało nie wiem, dwóch innych obiektów i nie wiadomo ile miesięcy, żeby to się pojawiło, no to wtedy jakby takie stawowanie ma sens. No dobra, ale co jeżeli Frodo poszedł na wycieczkę i jak wrócił, to już nie nazywał Frodo Bagosz, tylko Frodo dziewięcią palcy. Prawda? Miało to miejsce. Jeżeli tak się stało, no to całe nasze założenie, że mamy osoby, które mają imię i nazwisko, trochę się sypie, tak? Bo ta osoba teraz jest znana już w Niemczech. Alternatywa, przeczytaliśmy świetny artykuł, który, jeżeli nie czytaliście, to bardzo, bardzo polecam. Każdy programista powinien ten artykuł przeczytać, jeżeli ma wątpliwości, czy to, co tam jest napisane, na pewno jest prawdą, powinien go przeczytać jeszcze raz i następnie wracać do niego więcej raz na miesiąc. Bardzo polecam. Ogólnie zamiast imienia i nazwiska, najbezpieczniej, jeżeli mamy obiekt typu osoba, to jeżeli one mają po prostu nazwę. Jeżeli nie potrzebujemy koniecznie do czegoś tego podziału, dużo bezpieczniej jest mieć takiego strata, który po prostu... No dobra, odpalamy nasz test integracyjny. On się wysypał. Doskonale. Envelope nie może sobie bezpiecznie delegować first name i last name do first. Odpalamy nasz test zastawowany, no i niestety on przechodzi. I to jest właśnie cały problem z silnym stawowaniem albo mokowaniem. Mamy zmieniony obiekt person, który już przestał odpowiadać na first name i last name, a nasz test do envelope przeszedł, dlatego że tam mamy coś zastawowane, a nie mamy tego obiektu. No dobra, jest 40 chyba, 4 slajd. Czas powoli zacząć mówić o Bogusie. W Bogusie zamiast, znaczy są stawy i moki, ale one są nazywane filikami. Jeżeli chcielibyśmy sobie ten nasz przykład zamienić na plusowy, instalujemy gema, robimy require bogus mini test spec, możemy też zrobić require bogus test spec. To też jak najbardziej działa i mówimy, że Frodo to jest fake person, a backend to jest fake address, czyli stawujemy coś, natomiast mówimy, że to jest staw, który udaje coś jakiejś konkretnej trasy. No i teraz tak. Jeżeli mamy nasz stary kod, gdzie osoby mają imię i nazwisko, no to nasze testy przechodzą, chociaż są zastawowane. Tak? W sensie są, może inaczej, to nas nie dziwi, są zastawowane przechody. Natomiast jeżeli mamy osobę, która ma tylko nazwę czy przydomek, to chociaż mamy tę osobą i adres zastawowane, to testy nam się wysypały. Dlatego, że Bogus, jeżeli my mówimy, że ten obiekt, ten test double jest test double dla obiektu typu osoba, to Bogus nam sprawdzi, czy te metody, first name i last name, aby na pewno istnieją na tym obiekcie, który my w tym momencie mokujemy albo stawujemy. Czyli Bogus nam w tym momencie mówi, ok, miałeś test jednostkowy, udawałeś tutaj, że masz coś, co zastępuje się osobę, ale stawowałeś metodę first name i last name, której tutaj już nie ma na obiekcie tego typu. I teraz tak, jakie Bogus jako biblioteka do stawowania i mokowania, jakie ma cechy? Możemy mówić, że powiedzmy, że mamy jakąś usługę, jak często w naszej branży, i to jest usługa, która liczy liczbę palców. Tak? Powiedzmy, że robimy sobie fejka, ponieważ chcemy napisać klasę, która reprezentuje zamówienie iluś piw, na przykład w internecie. Tak? W tym celu chcemy wiedzieć, ile PIF zamówi jakaś osoba, jeżeli zrobi ten taki klasyczny gest zamawiania liczy PIF. Mamy usługę liczącą palce, wysyłamy tę osobę, ta usługa liczy ile ta osoba ma palców, dzieli przez 2 i mówi nam, że ta osoba prawdopodobnie w tym geście zamówi 5. Tworzymy sobie jakiś tam bill order, wrzucamy mu goluma, który tu akurat nie jest dostawowany, bez bill order, natomiast finger counting service jest fejkiem, który na pytanie, na metodę count powinien zadać 10, tak? I bill order size wstrzykujemy tam tego naszego fejka, no i zaczynamy to pisać. To, co Bogus w ogóle w nas wymusza, poza tym, że jakby musimy napisać bill order, który bierze osobę do konstruktora i mamy metodę size, do której możemy wstrzyknąć finger counting service, ale wstrzykujemy tutaj tego naszego fejka, Bogus nam wymusza, żeby była klasa finger counting service i żeby miała metodę count. To już jest tyle sympatyczne, że tak jak mówiłem, wiemy, czego nam brakuje w kolejnym kroku. Teraz, jeżeli chcielibyśmy, więc jakby możemy powiedzieć, że fejkujemy finger counting service i Bogus nam w tym momencie mówi, ale moment, nie ma w systemie takiej klasy jak
Fingers Counting Service odwiedził Jupiter. Tak? Potem nam mówi, że my mówimy, że ta klasa ma zwracać 10 na zapytanie o count. Bogus nam powie, że nie ma metody count, więc musieliśmy napisać cały ten pierwszy tag. No to teraz powiedzmy, że nasz Finger Counting Service ma dla osób, które mają trochę mniej palców, zwracać nadal odprawne wyniki i nasze zamówienie dla osoby, która ma 9 palców, statystycznie będzie składało się z 4,1 piwa. No i w tym momencie Bogus nam też powie, że Finger Counting Service teraz, ponieważ ogólnie nasz staw zwraca 10, ale dla tego konkretnego przypadku, jeżeli do FCS, czyli do tego fake'a, wyślemy metodę count i przekażemy mu akurat Frodo, to on ma zwrócić 9. Tak? Mówimy, że ogólnie na każde zapytanie o count ma zwracać 10, chyba że akurat to będzie zapytanie o Froda, to ma zwrócić 9. No więc Bogus po pierwsze nas przypilnuje, że count musi brać ten parametr, który wysyłamy. No tak, no jakby... To, o co mi chodzi, że Bogus nas pilnuje, że te rzeczy, które my fejkujemy, czyli stawujemy, lokujemy, faktycznie mają ten interfejs, który nam tutaj jest potrzebny. I można robić albo takie stawy, że po prostu podajemy metodę z rzędu fejka, albo że konkretną kombinację parametrów i konkretne zachowanie metody jakoś tam działa. Mogowanie. Mogowanie, tak jak mówiłem, stawy to jest, stawy nam zastępują coś, co zwraca wartość. Mogowanie to jest sprawdzanie, czy jakaś wiadomość została wysłana. Jeżeli chcemy zamówić u Barleymana piwo pod rozbrykanym muzykiem, no to nas interesuje, że jak my mu powiemy, że chcemy piwo, to żeby on tę informację przekazał gdzieś do tyłu, tak? Żeby ktoś mu podał to piwo z magazynu. Nie interesuje nas, że jakby... Znaczy, to, co jest istotne w tym momencie. Czyli nas interesuje, że ten obiekt, który testujemy, czyli właśnie jakiś obiekt w klasy bartender, wykona interakcję z innym obiektem, a nie, że konkretnie tamten obiekt mu coś zwróci. Tak, no i w tym momencie do tego używamy mogów, czyli mówimy, że mamy jakiś backend, którego jeszcze nie mamy, czy jakiś tam powiedzmy magazyn piwny. Mówimy, że my oczekujemy, żeby ten backend dostał, żeby na nim została wywołana metoda prefer Barleyman's Best i następnie mówimy, prosimy go o Barleyman's Best, wstrzykując mu ten backend, który domyślnie będzie jakimś standardowym backendem. Czyli to, co nas tutaj interesuje, jeżeli mamy bartendera i jeżeli wysyłamy do niego metodę request, to on ma do innego obiektu przekazać prośbę, żeby to piwo w tym przypadku zostało przygotowane. Nie interesuje nas do końca to, co zwracam do Twitteru, natomiast interesuje nas, żeby ten inny obiekt to dostał. Czyli jeżeli mamy jakieś obserwery, to żeby te obserwery zostały powiadomione. Jeżeli mamy usługę wysyłania maili, to żeby żeby ta usługa została poinformowana o tym, że ma wysłać mail. Do tego używamy mowy. No i znów, jeżeli bartender request nie miałby tego zachowania backend prefer order, to ten test by się wysypał. Co więcej, ten test od razu nam mówi, że potrzebujemy klasy view backend, ona potrzebuje mieć metodę prefer, ta metoda potrzebuje mieć jeden parametr. Czyli znów Bogus nam mówi, że to jest kolejny fragment kodu, który będziemy musieli napisać. I ostatnia rzecz z takich jakby istotnych klocków, które używa się na co dzień, to są tak zwane szkiedzy. Szkiedzy działają dokładnie tak samo jak moki, czyli tak jak tutaj mieliśmy backend i mówiliśmy, że backend musi otrzymać zawołanie, znaczy musi otrzymać wiadomość prefer z parametrem Barleyman's Best i następnie wywołujemy kod i to się wysypie, jeśli ten mok nie zostanie spełniony, to wiele osób doszło do wniosku, że to nie jest do końca taki sposób, w jaki programiści myślą. Znaczy dużo sensowniej byłoby zrobić coś takiego. Mamy backend, jeżeli zawołamy na bartenderze metodę request, to ten backend powinien otrzymać prefer z jakimś tam parametrem. I do tego służą szpiegi, czyli szpiegi. Czyli my możemy powiedzieć na końcu, że backend powinien był dostać metodę prefer z takim parametrem. W aspektu to jest jeszcze ładniejsze, bo tam jest backend, should, have, i jest taka składnia jak przy mokach, czyli should have przerwa, receive.prefer, coś tam. Ale generalnie spying, czy ogólnie spice, czyli szpiedzy są o tyle fajniejsi, że to się przyjemniej czyta, tak? To ma takie trochę sensowniejsze słowo. Mamy backend, mamy bartendera, jeżeli go poprosimy o piwo, to do backendu powinna dotrzeć ta informacja, że mam przygotować piwo. I tak, jeśli chodzi o fejki w Bogusie, możemy fejkować całe klasy, po prostu piszemy fake logger as class. W tym momencie on nie próbuje sfejkować obiektu typu logger, tylko całą klasę typu logger. Jeżeli
nazwa klasy jest inna niż ten symbol, co czasem się zdarza, bo na przykład mieliśmy... tutaj mieliśmy na przykład bardzo długą nazwę klasy Fingers Counting Service i chcielibyśmy używać fejka FCS, to możemy powiedzieć, że to jest tego typu rzecz. Co więcej, idea jest taka, że powinniśmy fejkować rolę, a nie konkretne implementacje. Jeżeli mamy usługę logującą, która jest albo logowanie do file systemu, albo logowanie po internecie, to my w tym momencie możemy zrobić takiego fejka i on będzie o tyle sympatyczny, że on sprawdzi, czy metody, które na nim wołamy, są w obu tych klasach. Czyli my mówimy, że w tym naszym kodzie chcemy mieć wymienny interfejs. Tak? Ten kod ma logować i generalnie wszystkie rzeczy, które możemy mu wysłać jako klasy logujące, to jest taka klasa, taka klasa, taka klasa. I w tym momencie Bogus sprawdzi, czy te wszystkie klasy odpowiadają na metodę debug, albo czy te wszystkie klasy generalnie robią to, co ten fake powinien mówić, że ma robić. No i z takich sympatycznych rzeczy, w momencie, kiedy stabujemy, mokujemy, szpiegujemy, możemy też niekoniecznie mówić, że to ma być metoda request z konkretnymi parametrami. Możemy też powiedzieć, że na przykład, jeżeli że zastawujemy na Barlimanie metodę shout z dowolnymi argumentami, tak, i zwracajmy symbol ignore. Albo pierwszy parametr może być dowolny, a trzeci, a drugi ma być trójką. Albo pierwszy ma być stringiem, a drugi ma być integerem. Albo pierwszy, jeżeli pierwszy będzie czymkolwiek, co zawiera ciąg bir, a drugie jedynką, to dostaniemy jakiś inny symbol. Czyli taki dosyć sympatyczny sposób pisania tych testów, które no możemy bardzo ładnie powiedzieć, w jakich sytuacjach ten nasz fejk się, jak ma się zachowywać. Jeśli chodzi o konfigurację, też jest bardzo prosta. Wstrzykujemy sobie na przykład namespace, w którym ma być szukane, czyli ta zamiana symbolu na nazwę klasy jest w ramach tego namespace'a i możemy sobie zrobić globalną konfigurację, czyli zawsze, gdy użyjemy fake logger, to ma znaczyć to. Już nie będziemy musieli tego za każdym razem pisać. Tak? Zawsze, gdy napiszemy fake FCS, to ma być fake klasy Fingers Counting Service i domyślnie na count ma odpowiadać 10. Tak? Czyli jeżeli mamy takie fake, które wymagają trochę większej konfiguracji, co już w sobie jest pewnym sygnałem ostrzegawczym, no to jeżeli tak faktycznie to ma sens, bo na przykład mamy właśnie bardzo wymienne backendy logujące, czy chcemy napisać jakiś bardzo wymienny adapter, to możemy to sobie skonfigurować. I ostatnia rzecz, to już jest chyba trzecia od końca slajd. Funkcja eksperymentalna, która już jest w RSpec-u, była od początku. W miniteście dopisałem ją w poniedziałek, a dzisiaj Adam Pomorecki zrobił list Bogusa specjalnie na okoliczność wróga, więc też już w miniteście działa. Dał 1.4 bodajże. To jest bardzo sympatyczna sprawa. Jeszcze jest trochę eksperymentalna, jeszcze troszeczkę jakby jak to ma działać do końca jest dogadywane, ale ogólnie, jeżeli my gdziekolwiek stworzymy sobie fejka typu beer backend i powiemy, że on ma być zastabowany na nim, taka metoda z takim parametrem ma być zastabowana i zwracać coś, albo w tym przypadku, że ten backend powinien był otrzymać metodę prepare z jakimś tam parametrem, to gdy dojdziemy już do pisania testów dla beer backend, to możemy napisać verify contract beer backend. I to, co Bogus dla nas zrobi, to Bogus powie hola hola. Był gdzieś w systemie fake beer backendu, był na nim, było powiedziane, że beer backend ma mieć metodę prepare z jakimś tam parametrem. My już wiemy, że w kodzie mamy klasę beer backend, która ma metodę prepare, która bierze jeden parametr, dlatego że Bogus to wymusił, żeby tamten test przeszedł. Ale w testach dla beer backendu nie ma żadnego kawałka kodu, który na faktycznym beer backendzie wołałby metodę prepare. Czyli to jest weryfikacja, czy te testy testują te wszystkie rzeczy, o których mówią fejki w całej reszcie systemu. Tak? Czyli jeszcze poziom wyżej. Nie tylko, że same fejki stabują czy mokują rzeczy, które istnieją na obiektach, ale czy my następnie dla tych rzeczy mamy napisane testy. Więc to się wysypie, natomiast już taki prosty test, który po prostu robi sobie nowy beer backend, wywołuje na nim metodę prepare z tym parametrem, to już przejdzie. Tak więc całkiem interesujące rzeczy moim zdaniem w Bogusie się dzieją. Myślę, że warto się nim pobawić. Ja się do niego bardzo przekonałem. Wiem, że Piotrek Solnica, który pisze projekt, który nazywał się do niedawna DataMapper 2, teraz nazywa się ROM, czyli Ruby Object Mapper, też już się do niego przekonał i ogólnie
wprowadzają właśnie Bogusa. Jeśli o mnie chodzi, bardzo polecam zainstalować Bogusa, poczytać dokumentację, która jest w Kickhammerze. Ja nie przepadam za Kickhammerem, natomiast jest to o tyle wygodne, że ta dokumentacja faktycznie wiadomo, że działa, bo inaczej testy by nie przeszły. Jeżeli macie taką linijkę, którą też bardzo polecam, z cyklu Trigger, które jeżeli cała reszta prezentacji panu, no to się przynajmniej to przyda. Jeżeli sobie skonfigurujecie Gita w ten sposób, że na gh dwukropek ma podmieniać URL, z przodu ma zostawiać coś takiego, to możecie napisać git.com gh dwukropek psychopogus i to wam w Gicie skromnie. To dosyć wygodne, nie trzeba sobie instalować huba, nie trzeba robić jakieś tam masy rzeczy. Adam Pocherecki ma czasem psycho bez C, w sensie psy... Tak, ma psycho bez C i bardzo się pilnowałem dotychczas, żeby tego błędu nie zrobić, zaraz poprawię slajdy. I naprawdę przeczytajcie ten artykuł, jeżeli uważacie, że to wszystko nie miało sensu. Ten artykuł jest całkowicie ortogonalny do całej prezentacji i naprawdę go przeczytajcie. No właśnie. I prezentacja będzie na to czas ten akcję. Zwykle coś ustawuje. Są jakieś pytania?